Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Tak powiedziałem, że tak gdzieś w przedziale grudnia. No miało być na początku grudnia, ale będzie dzisiaj. Jakby to powiedzieć, może nie tyle unboxing, co pokaz komputera. Więc może tak bez pieprzenia zbędnego zacznę po prostu prezentować od A do Z mojego kompa. Nie tak dokładnie, ale żeby po prostu było na swoim miejscu. Pierwsze co oczywiście wam pokażę, to podstawą jest płyta główna. Zaraz wam przybliżę, pewnie będziecie mieć tu nazwę. O jest, PCI Express 2.0 Dual BIOS. Jest tu Gigabyte. Płyta główna, no tak, miałem już dość dawno wiedzieć, jaka to jest dokładnie płyta główna, ale po prostu wiecie, no nie mogłem jakoś się dowiedzieć, to teraz już będę wiedział, więc to mniej więcej jest ta płyta główna. GeForce GTX 650, tak mniej więcej wygląda wiatrak, więc tutaj już macie całą kartę graficzną z NVIDIA GeForce GTX 651 Giga DDR5 z firmy Gigabyte. Dałem za nią no niecałe 300, bo była przecena. Oczywiście zawsze musi być wtedy, kiedy jest na to potrzeba. Tu mamy procesor Intel Core i3 2100 3,10 GHz. Tutaj mamy ten procesor z wiatrakiem. Tu jest karta graficzna z tym wiatrakiem. Żebyście wiedzieli, że tutaj jest ta właśnie karta graficzna. Kości RAMu 4 GB. Jak tutaj widzicie, złączone przy płycie głównej. Jeszcze mam jeden slot. Tak, jeszcze jeden slot jest, więc powinno mi kiedyś tam dokupić 4 GB, więc będę miał w sumie kiedyś 8. Tu mamy dysk twardy z Toshiby. O, chyba będziecie widzieć. Jest ten dysk twardy z Toshiby. Półterabajtowy. Zasilacz z 600 W, tak, 600 W z firmy no Take Me. Nie znam tej firmy, pewnie wy też jej nie znacie, ale mianowicie mam 600 W zasilacz. Zaraz wam tu pokażę jeszcze obudowę. Nagrywarkę mam z LG, żebyście tutaj wiedzieli, napęd dyskowy. Tak wygląda z przodu obudowa z Tracera. I tu jeszcze jest tył tej obudowy z włożoną tutaj kartą graficzną, zasilacz, procesorek, płyta główna, karta graficzna i dysk twardy. Wszystko pięknie w jedności to się wszystko połączyło. Naprawdę mam szczęście, że taka karta teraz mi tutaj chodzi bardzo dobrze i myślę, że będzie mi służyła długo. Chyba dłużej powinna mi służyć niż ta starsza wersja GT 630. Więc dzięki wielkie za obejrzenie, jeszcze raz wam tutaj pokażę. Najwyżej jeszcze puszczę screenshoty, żebyście wiedzieli, co jest czym. Puszczę w tle oczywiście jakąś muzykę, żeby to było jakoś słychać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli macie jeszcze jakieś, nie wiem, rady co do zmiany na przykład płyty głównej czy procesora, bo z tą kartą graficzną, którą posiadam w tej chwili, no powinna mieć mocniejszy procesor i płytę główną, żeby wszystko ze sobą współgrało i ewentualnie jeszcze kiedyś zmienię dysk twardy na terabajtowy, żebym miał więcej miejsca. Dobra, dziękuję jeszcze raz wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Yo, peace, na razie. Box my flow cold and it's be hot. You watch me, but I G-Shock. Tweet me, I'm D-Man from MB to G-Pan. My old friend say G-Man, I heard you, you're decent. Say fuck that, man, I'm great. I don't even care if you hate. I know deep down that you jealous of this awesome music I make. Got that Jumpman on my sneakers, kicking through your speakers. Say I ain't the best man, you must be high on that reefer. Ha!